Cześć, witaj w kolejnym odcinku, w którym nauczysz się tworzyć wirtualnego influencera, czyli postać wirtualną za pomocą sztucznej inteligencji. Zostanie ona wygenerowana i będziesz ją mógł wykorzystywać na przykład na potrzeby Instagrama lub innych mediów społecznościowych. Więc zaczynajmy. W tym celu należy wejść na stronę render.ai. Link oczywiście znajdziesz w opisie wraz z innymi wartościowymi linkami, na przykład do serwisu Telegram lub WhatsApp, aby być zawsze na bieżąco. Nie zapomnij też zasubskrybować ten kanał, aby dostawać regularnie tego typu lekcje. A my przeskakujemy dalej. Zakładamy sobie darmowe konto i jak już je założymy, to klikamy w Launch App. Jeżeli klikniemy w Launch App, tutaj możemy sobie dokupić kredyty. Mam na chwilę obecną 336 kredytów. Na start otrzymujemy 300 kredytów. Mniej więcej jeden lub dwa kredyty to jest jedno zdjęcie, więc naprawdę zdjęć można zrobić potąd. A jeżeli nam będzie mało, to za $9 możemy kupić 1000 kredytów. Więc nic się nie dzieje. RenderNet, wracamy. No i mamy do dyspozycji stworzenie wirtualnego influencera, realistyczne foto, FaceLock, ControlNet. Omówię po kolei wszystkie z tych funkcji. Na początek stworzymy sobie jakąś postać, która będzie przypominała mnie, czyli wcześniej wygenerowałem sobie zdjęcie w Midjourney, kopiuję ścieżkę i wklejam ją w to nasze miejsce, czyli wklejam tutaj photo of white man, może niekoniecznie in love, tutaj możemy go, tutaj to możemy sobie usunąć śmiało, many details. Przecinka tu brakuje, musimy być troszeczkę bardziej precyzyjni. Klikamy Generate, chwilę to potrwa, a w międzyczasie wchodzimy sobie tutaj w zakładkę Lora i będziemy sobie poprawiać tą ścieżkę. Zwróćcie uwagę, tutaj się pojawił tylko i wyłącznie opis. Dodając kolejny model, powinien nam się dopisywać do ścieżki, czyli mamy Lora Detail Slider, Lora Cinema XL, DreamArt i More Details. Wydaje mi się, że wystarczy. To są filtry, które przetestowałem, oraz sprawdzimy Negative Prompt, czyli czego nie chcemy mieć na zdjęciu. Nie chcemy mieć dodatkowych kończyń, złej anatomii, deformacji tekstu, słabej jakości itd., itd., więc tutaj nic nie zostawiamy. No i teraz możemy wziąć to zdjęcie, które jest moim zdaniem całkiem ok, albo wygenerować nowe z dodaniem tych filtrów, które wzięliśmy wcześniej. Zdjęcia zostały wygenerowane, podoba nam się na przykład to, więc klikamy Face Lock. Chodzi o to, żeby wszystkie kolejne zdjęcia były zawsze z naszą twarzą, więc klikamy Face Lock i tutaj usuwamy tą twarz, w jej miejsce dajemy swoje, ciach, klikamy i w tym momencie powinno być wszystko ok. Dodajemy jeszcze znowu Lorę. O, jeszcze to, jeszcze to, ok. I generate. I w tym momencie wygeneruje się zdjęcie z moją twarzą. Chwilę to potrwa. Znalazłem zdjęcie bez okularów, więc powtarzamy proces. Dajemy generate, czekamy chwilę. W międzyczasie tutaj możemy sobie zmienić aspect ratio, czyli prostokąt, kwadrat do wyboru do koloru. Oczywiście quality widzicie 512x512 pobiera jeden kredyt, a jeżeli chcemy dużej rozdzielczości, no to zabiera tych kredytów więcej. Więc my sobie robimy w tych pojedynczych, czyli mając do dyspozycji 300 kredytów, jesteśmy w stanie zrobić 300 różnych grafik. Poczekamy na efekt końcowy. Można powiedzieć, że efekt jest całkiem przyzwoity. W jednym z nagrań oczywiście pokazałem, jak można w inny sposób zamieniać twarze, więc tym bardziej warto zasubskrybować, a link do poprzedniego nagrania również znajdziecie w opisie. A my przechodzimy do środowiska ControlNet. Chciałbym teraz, aby moja postać z moją podobizną występowała w określonych pozach, więc co musimy zrobić? Musimy znaleźć sobie zdjęcie, które będzie naszym dawcą. W tym celu wchodzę sobie na przykład na Pixabay, czyli na portal z darmowymi grafikami do użytku komercyjnego i wpisuję sobie mężczyzna na rowerze, przykładowo. No i szukam, nie ma na rowerze.
A, bo napisałem źle na rozważę. Więc znajdę sobie jakieś takie, które będzie odpowiednie. Okej. Niestety nie jest przodem, ale załóżmy, że tego typu zdjęcie mi się podoba. Mogę je pozyskiwać do użytku komercyjnego, pobiorę sobie na nasze potrzeby. I teraz na podstawie tego zdjęcia stworzę coś zupełnie podobnego. Czyli zapisałem sobie zdjęcie, wchodzę sobie w środowisko Control-Net i wgrywam naszą grafikę, którą przed chwilą pobrałem. Ona będzie naszym dawcą. Tutaj mogę sobie oczywiście pobawić się różnymi rozwiązaniami. I teraz wpisuję sobie o man on a bike, choć tak naprawdę nie muszę w zasadzie nic wpisywać, bo on mi w tym momencie po uruchomieniu funkcji Control-Net mogę sobie zaznaczyć, że prompt is not important, czyli co bym nie napisał, to jest wartościowe. Tutaj wybrałem tryb zbalansowany. Pokażę Wam za chwilę różnicę pomiędzy zbalansowaną opcją a opcją bez używania ścieżki. Film został wygenerowany. Grafika wygląda tak w stosunku do naszego, czyli bardzo podobnie. A teraz weźmiemy i usuniemy opcję ścieżki. Dajemy generate. Tak wyglądała grafika, kiedy użyłem tylko środowiska ControlNet. Nie jest ona zadowalająca, więc spróbujemy jeszcze kolejnej opcji. Czekamy na wynik. Teraz opcja jest dużo lepsza. System się dopasował do naszej rozdzielczości, skopiował zdjęcie, a teraz weźmiemy, zrobimy coś zupełnie innego. Czyli wybrałem sobie takie zdjęcie i nie wstawiamy żadnej ścieżki. Wklejam tylko i wyłącznie to nasze zdjęcie, żeby Wam udowodnić, że to jest naprawdę proste i każdy to potrafi, i klikam Generate. Nic więcej, czekamy na wyniki. Oto efekt końcowy. Moja podobizna została zachowana, poza została zachowana. Co prawda łamie co najwyżej reklamówkę, ale liczą się efekty, więc jeżeli bym troszeczkę więcej poćwiczył, byłbym w stanie stworzyć coś naprawdę fantastycznego. Daj znać proszę w komentarzu, co o tym myślisz. Nie zapomnij mnie zaobserwować. Zapraszam również na mój kanał na Telegram lub na WhatsAppa, a wszystkie niezbędne linki znajdziesz w komentarzu poniżej. Do zobaczenia w następnej lekcji. Cześć!